Witam w nowym pięknym dniu. Mamy słoneczko. Jest dzisiaj sobota. Ła, coś mi użarło. No i kamera wyzdrowiała. Nasze obozowisko. Miejsce kempingowe. A za stołem mamy rzeczkę. Tam przepłynęliśmy. Tam są nasze kajaczki. Tam z tyłu bardziej, te zielone. Ania jeszcze robi sobie drzemkę przed wyjazdem. Ala powoli zaczęła się pakować. A my śniadańko mieliśmy w tym miejscu. Tutaj do schowka już powciągałem, powkładałem małe rzeczy. Duże rzeczy do worka. Są schowane dwa worki tutaj z przodu. Nie powinny wylecieć. Wodujemy się powolutku. Ja już jestem na wodzie. Kajaki są ciężkie. No co zrobić? Płyniemy po piekiełku, teraz jest w miarę luz. Widzieliśmy, jak się ludzie kąpali i to wielokrotnie, wiele ludzi, wiele kajaków się wywracało. Jak na razie my ani razu nie skąpani. Cały. Tak jest, właśnie mówię, że jesteśmy sushi. No i sushi jesteśmy. Ważniejsze. Ale ani palec został, wiesz? Wiem. Wylądowaliśmy w miejscowości Piła. Taka mała przystań. Tutaj nasze kajaczki. Prawie wszyscy poszli na zakupy, a ja zostałem. Fajnie, dobra baba, no. Nie wzięła psa. Nie wzięła psa. Zostawiła, przywiązała do drzewa. Ale tak kocham, panie. Pogoda dopisuje, jestem sam, wszyscy popłynęli do przodu. Jest naprawdę fajnie, super. I oczywiście kajak mi skręca. Trochę mam problemy z tym kajakiem, jest mało sterowny. No właśnie, płynę na wędkarza, pokażę wam. Poczekała, zapraszają do tratwingu. O!
Piesek, już wiedziałeś? Czy u góry jest, ale tam będzie hała. 3 godzin na wodzie i jeszcze nie mogę wyjść. Pajączek? Udało się. Dzięki. No to dobiliśmy do brzegu. I super. Namioty już rozstawione, ognisko już się pali. Jest dobrze. Piękny widok. Nie, ale to jeszcze nie jest. Woda się grzeje. A sykuś się rozpakowuje, ostro. Twardy jest, nie idzie się skąpać. Twardy jak skała. No to dobiliśmy do końca, jesteśmy na miejscu, stacja końcowa Sokole Kuźnica. Cali zdrowi! To ile łącznie mamy kilometrów? Dopłynęliśmy, zjedliśmy, a było tak dobre jedzenie, że nie chciało mi się aż nagrywać. Zapomniałam o tym po prostu. Tak, powiedział, że za godzinę. Jedynie mogę wam pokazać bigosik, który Gosia mówi, że jest dobry. Dobry bigosik, Gosiu? Nie, pyszny. Naprawdę pyszny.
kajaczki już zapakowane. My już w samochodziku czekamy, żeby jechać do naszych pojazdów. Arek czeka przy szlabanie, żeby go podnieść. Przytrzymuje go. Jak tam będzie za mocno biało, to... Nie wieje.